W dzisiejszym odcinku z gry Minecraft muszę zdobyć 6 różnych przedmiotów, które znajdują się na 6 różnych biomach. A waszym zadaniem w dzisiejszym odcinku zostawienie łapeczki w górę oraz napisaniu w komentarzu, który z itemów wam się najbardziej podoba i chcielibyście, aby został dodany na stałe do gry. No i oczywiście, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo to jest totalnie za darmo, a teraz zapraszam. Zaczynamy, moi kochani, naszą przygodę. Na początku widzę nas z golem, siemaneczko golem, i mamy przed nami różne bloki oraz tabliczki. Przeczytajmy, co to jest napisane. W skrzyniach znajdują się tajemnicze księgi, które zmieniają się w sekretne przedmioty. Kurczę, brzmi ciekawie. Użyj ich w 6 różnych biomach i przekonaj się o ich mocy. A ty, widzu, zostaw szczęśliwą łapkę w górę. Jak widz zostawił łapkę w górę, to na pewno mi się uda zdobyć wszystkie przedmioty. Co my tu mamy? Mamy deski tropikalne. To chyba chodzi o to, że musimy udać się do dżungli. Tu musimy się udać do pustyni. Tutaj do jakiejś głębokiej kopalni, tam gdzie występuje Warden. Tutaj mamy lodowy biom, biom bagienny i biom kamienisty, więc może zacznijmy od tego kamienistego biomu. A jak kliknę teraz, coś się stanie? Nie jesteśmy na tym biomie, który to wymaga. No dobra, więc od razu z tą pierwszą księgą udajemy się do jakiejś kopalni. Może tutaj mogę to aktywować? Jest! Spójrzcie na to! Mining Summon Meteors of Ores! Nowy kilof! Wow! Ja chcę go zobaczyć z bliska. Taka siekierka. Okej, co on robi? Wow! Czy wy to widzieliście? Co się dzieje u góry? Jeszcze raz. Ja pierdziu! Mamo! Gradobicie! Jeszcze raz! Diamenty! Co tu się są diamenty? Oczywiście są diamenty! Otwieramy! I patrzcie, wypada diamencik! Ale bajer! Jak ja kocham takie itemy! Wow! Ten item robi wrażenie. Od razu dwa diamenciki. A jak wykopię, to jeszcze będą fajerwerki. Czy już nie ma fajerwerków? Nie ma już fajerwerków. Ale od razu udało mi się ogarnąć diamenty, więc zrobimy sobie podstawowy kilof diamentowy. Pozbierajmy jeszcze sobie te itki. Mam jakiś tutaj lazuryt, może się przyda. Tyk, tyk. Wow, 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 wow! Znowu fajerwerki, widzowie! Ale ma tutaj rozmach gierka dzisiaj. O, wow, wow! Ale nie bijcie mnie! Słuchajcie, ja nie chcę umrzeć! Halo! Zostawcie Farela. Farel idzie szybko spać, bo noc się zrobiła. Tutaj cały czas jakieś fajerwerki latają. Spójrzcie na to! A, bo ja kopałem tym kilofem cały czas i kolejka wybuchów się zrobiła. Ale porąbana akcja. Nie spodziewałem się tego. Jest wyrko, idziemy spać. The next day. No i dobra, moi drodzy, wstajemy rano, a tutaj wybuchy cały czas trwają. Dobra, ogarnijmy sobie może jakieś jedzonko, bo na pewno nam się przyda na później. Nie mamy żadnego jeszcze craftingu, niczego. W sumie to możemy rozwalić na szybkości. Zrobimy crafting. Pyk, cyk. Potrzebujemy jeszcze kijków. Cyk, cyk, cyk. Moi drodzy, kijki zrobione. Tu mamy od razu kilofik podstawowy. Do tego jeszcze zrobimy sobie... A, zrobimy tą łopatkę. Może się przyda na później. Tutaj przemielmy to szybko wszystko na jedzonki. Mamy to wszystko, moi drodzy. Pomimo tego, że mam super kilof, to i tak wolę mieć diamentowy, żeby przypadkiem się nie wysadzić. Wiecie, o co chodzi, nie? Bo wtedy może być gruby przypał. Ale co, będziemy się czaić. Patrzcie na to. Bum! Lecą bloki! Dobrze, że one nie wybuchają. O, było grubo. Dobra, szybciutko diamentowy set robimy. Diamencik. Diamencik, diamencik, gdzie na? Chyba styknie już na secik diamentowy, czy nie? Dobra, spodenki są. Hełmofon jest. Ubierzmy sobie teraz, pyk. Spodenki, cyk. No i co? Brakło, niestety brakło, trzeba dokopać. Spójrzcie, jak to cudownie wygląda. Żeby tak diamenty występowały na początku gry, to było coś pięknego. Polana diamentowa, nieźle. Wow. Zbroja i budki. Mamy to. Proszę bardzo, spójrzcie, jaki szef totalny. Nie ma na co czekać, teraz bierzemy kolejną księgę i lecimy na jakieś bagno. Let's go, tylko w którym kierunku do bagna? Może gdzieś tam. Jest bagno! Jest bagno, dobra, tylko jak tam zejść, żeby było dobrze? Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to, hop, hop. Weźmy sobie może rudę diamentową. Hop, 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 hop. Dobra, prawie że wyszło. I jesteśmy chyba na bionie bagiennym, uwaga! Tak jest! Kiedy mamy na sobie ubrane, stajemy się niewidzialni, co? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Spójrzcie na to! Zniknąłem! Jestem niewidzialny! Wow! Taki kamuflaż! I co, że niby moby mnie nie widzą? Ale mega wolno chodzę, wiecie? Dobra, teraz się pojawiłem. Znikam. Jestem. Znikam. Ale czekajcie, trzeba itemki zdjąć. Patrzcie na to. Niewidzialność, odporność i spowolnienie. No dobra. Patrzcie, nie ma mnie. Normalnie mnie nie ma. Jestem i znikam. Zarąbiste. Lecimy po kolejną księgę i lecimy tym razem na biom lodowy, bo jestem mega ciekawy, co tam nas czeka. To co? Kolejna księga. Oczywiście itemki sobie ubierzmy.
To nam się też przyda. I idziemy na biom lodowy. Może tutaj u góry da się to aktywować. Nie, to nie jest biom lodowy, moi drodzy. Czyli musimy poszukać totalnie innego biomu. To jest tak jakiś delikatnie lodowy biom. A mi się wydaje, że musimy iść na taką jakby wielką pustynię lodową. Ta, nie mogę tutaj nic włączyć. Najgorzej. Moi drodzy państwo, przed nami... Wow, lodowe kolce. Ale to jest zarąbiste. Czy mogę teraz włączyć tą moją książkę? Bum, tak jest. Wow, widzowie, dostałem pałkę Dziadka Mroza. Co jest? I co mogę z niej strzelać? Z laserka, zobaczcie. I co, spowalniam pewnie tym. Stój, zostaje spowolniony czy nie? Ośle, ośle, stój. Nie no, to nie działa. Nie wiem, o co chodzi, ale za chwileczkę będzie ciemno. To się przekonamy, czy to działa na zombiakach. Albo mamy takiego kurczaczka. Puu! Co jest? To chyba nie działa. Ej, zepsutą pałkę Dziadka Mroza mi sprzedali, moi drodzy, patrzcie. Strzelam w krowę. No to nic nie działa. A kilofem jak wykopię, działa kilof? Wow! No to działa na pewno. Ale nie kumam totalnie tej różdżki. Jest pająk. Tu. Działa, patrzcie. Na złemo by to działa. Bomba, bomba. O, i spowalniamy pająka. Taki szybki byłeś, nie? Ostatnio. Okej, okay. Chyba jak raz go trafię, teraz jest spowolniony. I teraz go z tego... Bum, bum, bum. Ale dymy. Lecimy po kolejną księgę. I co? Idziemy teraz na pustynię. To sobie zostawimy na sam koniec, będzie najtrudniejsze do znalezienia. Pustynię niedaleko widziałem, więc od razu tam cisnę. Okej, okay. I tak. Tak, jest pustynia w końcu. Udało się znaleźć. Chodź. Czy wystarczy tyle, żebym szedł? Bum, tak. Wild West Hat. Zobaczcie, dostałem czapkę kowboja. Co? Nacisnąłem i... Przywołało mi zombie konia? Mogę na nim jeździć? Wow! Spójrzcie na to, jak on szybko jeździ. Co jest? Czemu ja tego od razu nie ogarnąłem sobie? Ła! Stój! Ja mogę zginąć. On tak wysoko skacze. Ale ma dużo serc. No dobra. Teraz to mi się ta gierka podoba. Nie. Jest. No to teraz odnalezienie biomu dżunglowego w ogóle nie będzie problemem. Wow! Jeszcze jak on zarąbiście wysoko skacze. Patrzcie na to. Woohoo! Pływa! Wszystko robi! Najlepszy koń ever. Okej, okay, chyba już jesteśmy na biomie dżunglowym. Uwaga! Jeszcze nie. To gdzie jest dżungla, ja się pytam? Jak my przy bambusach chodzimy. Halo! Głupia księgo zaklęta. Okej. Okay. Jest! Wow! Dostałem coś! Dart gun! Czy wy to widzicie? To jest... Rurka z plujka. Piu! I kurczaka. Ciach! Na hita. Ale zarąbiste. Strzałami strzelam. Patrzcie na to. Pu! Zatrutymi strzałami. Nie mam pytań. Zarąbista broń. Jak przyspamuję, to normalnie leci. Ciu. Tak, a jak strzelę w niebo i dostanę sam w łeb. Zatruję mnie. Uwaga. 3, 2, 1. Oła! Tak! Bije! Bije to bardzo! Jest chlebek! Nie zabij, please. Nie mam pojęcia, jak silny jest ten jad. Jeszcze 3 sekundy, wytrzymam chyba. A! Udało się, ale mamy noc, no to klops. Wracamy się, moi drodzy, po ostatnią księgę i lecimy do kopalni. Moi kochani, koń przepadł, utopił się chyba. Nie mogę go znaleźć w każdym razie, nieważne. Potrzebujemy teraz zdobyć ostatni item. Item... który będzie na pewno gdzieś głęboko w kopalni. Więc zaczynamy naszą przygodę. No i miejmy nadzieję, że uda nam się, kurczę, nie spotkać Wardena, a uda nam się odblokować ostatni item. Coś mi się wydaje, że to będzie mega OP. No dobra, jak całość jestem uzbrojony w rurkę z plujkę i nikt mi nie podskoczy. Tutaj ktoś jest? To chyba to! Uwaga. Czy mogę aktywować ostatnią księgę? O kurde! Słyszeliście to? I aktywowałem coś! O ja pierdziu! Co jest?! I aktywowali! Spójrzcie na to! Wow! Nie mam pytań, jak to nawala! Ależ to jest piękne! Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Warden Gun is very fun! Ale zrymowałem! Zarąbiste! Czy ja mogę tak po prostu przekuć się na samą górę? Leci woda! Miejmy nadzieję, że uda mi się za chwileczkę tą wodą do góry wypłynąć. Let's go! Tak jest. Ależ ten laser jest mocny. No nic, moi drodzy, pozostało nam jeszcze pokonać tylko smoka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Odpalamy!
Coś mi się wydaje, że to będzie najprostszy smok ever. Ale zobaczymy. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jakbyśmy tutaj wykopali. Boom! I narobili trochę dymów u góry. Boom! Wow, 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 wow! Czy on tak bezpośrednio we mnie już wali? Coś mi się wydaje, to trzeba właśnie porobić troszeczkę dymów. Wow, 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 panie Endermanie! Proszę mnie zostawić! Zostawić mnie! Przydałoby się do góry wejść i zrobić tutaj porządeczek. Od razu walę do smoka z laserka Wardena. Tylko wejdźmy na samą górę. Starczy mi bloków? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, jesteśmy u góry. Ze splójki! Pach! Coś pięknego! Ciu, 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 ciu. Czekajcie, dolecą te strzały. Nie dolatują. Wow, 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 wow. Sam się zabiłem prawie. Ja pierdziu. Dobra. Zostało pół serduszka, na szczęście. Gdzie jest smok? Gdzie jest smok? Wow, wow, wow! Trafił we mnie chyba! No, powiem wam tak, te działko... Wardena jest mega mocny! Zobaczcie, jaki potężny damage zostaje smok! Pomimo tego, że się leczy! Dobra. Jeszcze, 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 jeszcze! Dostał! Dobra, potrzebuję przełożyć sobie chyba tutaj mieczyk, wiecie? Mieczy mi się bardziej przyda na Endermany. Wybuchło? Wybuchło? Oczywiście, że tak. Tam chyba też wybuchło. Kolejna wieża. Kolejna wieża. Jest jeszcze jakaś dostępna? Chyba już nie. Więc walimy w niego na niebie. Dobra, mamy go, widzę go. Jeszcze kilka hitów i pada. Dawaj, 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 dawaj. Na ślepo strzelam, czy ja go trafię? Ale zarąbisty tunel tworzy ta... Ten laserek. I uwaga, ostatni strzał. Czy go trafiam? Gdzie ty jesteś? Tak jest! Przyjął! Ale co jest? Smog Endu nie ginie, nie rozumiem tego! Halo! On nie ma już HP! Wygląda jakby ginął. Jest! W końcu! Musiał wylądować, żeby zginąć! Jeżeli się podobała wam dzisiejsza moja przygoda, zostawcie łapkę w górę. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się, hej!